Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica pierwszej części na silniku Unreal Engine 5. Ostatni odcinek prawdopodobnie to będzie, bo już wróciliśmy do Świątyni Śniącego z Urizielem, ale oczywiście naładowany Uriziel zamieniliśmy sobie na runę. To znaczy ten klejnot, który był w tym mieczu, zamieniliśmy sobie na runę, ponieważ gramy oczywiście magiem. I ulepszyliśmy od razu sobie przy okazji zbrojkę u Spawna, który jest w starym obozie nadal, po prostu był więziony tam. Także można było właśnie sobie oczywiście tą zbrojkę ulepszyć. Był wybór jeszcze tam, dostanie jakiegoś pierścionka, czegoś chyba na manę i jeszcze czegoś tam. Także w sumie fajna po prostu taka opcja to jest. W zamian właśnie za to, że go tam uratowaliśmy, można powiedzieć, z tego lochu, co nie? Mamy też tutaj oczywiście szatę mrocznych sztuk. Dostaliśmy ją od Xardasa, jak nauczyliśmy się ostatniego, szóstego już kręgu. Myślę, że można sobie w niej pochodzić. Jak na maga przystało, co nie? Myślę, że można było sobie ją założyć i pochodzić do końca już naszej rozgrywki. Także wracamy do szamana, którego nie byliśmy w stanie pokonać. Teraz będziemy w stanie to zrobić już, oczywiście za pomocą runy Fali Śmierci Uriziela. Ale czy padnie na raz, czy nie? Zobaczymy. On już tutaj nas od razu atakuje. Dobra, nie ginie na raz. Na trzy razy. Mogłem w sumie trochę jeszcze tutaj go przetrzymać, ponieważ on bardzo fajną, z bardzo fajnej runy korzysta. My chyba tej runy nie mamy. Tchnienie śmierci? Prawdopodobnie tak, my chyba tego właśnie nie mamy niestety. Także tutaj z bardzo fajnej właśnie runy on korzysta, nie? Także tutaj tak ładnie to też wyglądało, co nie? Ale nie ma się co tutaj już z nimi tak pierdzielić i w sumie to możemy lecieć, co nie? A tych czy pokonamy? Też nie na strzała. No też nie na raz w sumie, nie? Ale no nie, no ta runa też jest kozacka, tutaj trzeba przyznać. Bardzo fajny też jest efekt tej runy. Bardzo fajnie wygląda, no jesteśmy już w miejscu, gdzie trzeba będzie... gdzie trzeba włożyć te wszystkie ostrza, które zebraliśmy ze wszystkich szamanów, czyli z pięciu nieumarłych szamanów orkowych. Na czwarte. No i ostatnie. Elegancko. Mamy to, jeszcze sobie oczywiście od razu światło odpalmy. No i przechodzimy dalej. Tutaj prawdopodobnie powinien nam się Xardas ujawić, dokładnie tak. Ciekawie to wygląda w sumie, jak my i on w tej samej szacie, co nie? W ogóle ładnie tu jest. Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Jak się tu... Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z pięcioma sercami. Pięć serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w pięciu kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać śniącego z tego świata. Rozumiem. Śpiesz się. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Korkalom i jego poplecznicy są już tutaj. Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja muszę. No i poszedł sobie spanko. Xardas. Nawet na wielkiego Xardasa śniący potrafi tak bardzo wpłynąć.
co nie? Ale on sobie po tym siącym później tą energię jego przejmie, będzie silniejszy i tak dalej. Dobra, tak to przy okazji możemy sobie oczywiście to wszystko pozabierać stąd. Co prawda, już nie musimy tego robić. Nam zbyt dużo w sumie nie da. Co prawda są to niby mikstury na stałe. Coś tam się przyda, co nie? Tym bardziej na życie. Jeżeli chodzi o punkty many, no to tam raczej nam wystarczy. Ale jak już tutaj oczywiście biegniemy, jesteśmy, to sobie wszystko zabierzmy. Tak dla zasady wypijemy sobie jeszcze wszystko to, co nam zostało na stałe. Skrzynia też jest jakaś, też coś tu będzie na stałe? Nie, zwykły eliksir uzdrawiający, dobra. No i tak, w ogóle 8 na siłę nam się uzbierało. Jeszcze tam jakieś 2 na manę. O kurde, 20, znaczy 5 na razy 20, 100 HP jeszcze nam wpadnie, także spoko. Chociaż w sumie tych na siłę to nawet szkoda czasu pić, co nie? I tak nam nic nie da. A ten Uriziel tak mamy założony dla zasady po prostu na plecach. Myślę, że nawet spoko to wygląda. Nawet jak sobie go tak mamy, co nie? Po prostu założonego. Okej, w takim razie lecimy dalej. I jeszcze tutaj też będzie właśnie można sobie coś znaleźć. Też na stałe. No mniej więcej to samo pewnie co tam po drugiej stronie. Także spoko. Siła z ręka, życie mana. I w sumie szkoda trochę, że tak kończymy. Pograłbym jeszcze na tej wersji, naprawdę. Kurde, tym bardziej tym magiem. Jak gramy sobie, to pograłbym sobie jeszcze trochę więcej w to. Ale nie mam jakoś tak pomysłu, żeby tutaj... żeby tutaj właśnie... coś więcej... zrobić. Niby by można było sobie tam właśnie jakoś drugą serię z tego zrobić, co prawda. Nie wiem, że nawet w sumie niekoniecznie tym magiem. Ale nie wiadomo, czy już byście tak chcieli to oglądać tak od razu, raz po raz, co nie? Przejście w sumie pierwszego gotika. Także tutaj myślę, że... i tak fajna właśnie seria z tego wyszła, tam chyba z 22 odcinki to będą teraz. To już chyba będzie 22, jeżeli się nie mylę. Także tak, fajna seria. Jeszcze można było więcej tych odcinków pociągnąć, bo też tam... teraz zginiesz. Też tam ogólnie to... nie wszystkie te potwory przez nas zostały wybijane i w ogóle, o kurde, bym tutaj spadł, nie? Także też nawet nie mam co patrzeć na to, z jakim poziomem będziemy kończyć. Mamy teraz ten 31 i 50 punktów nauki tutaj... jakby na to nie patrzę, ponieważ no właśnie, no nie wyczyściliśmy też dosłownie wszystkiego. Kurde, wieży mgieł nawet też nie zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy też przecież tego wątku ze zbieraniem tych notatek, nie, ksiąg. To nie był almanach. Wiecie, że to jak zbierzemy jedną księgę, to gdzieś się pojawia następna, co nie? Nie pamiętam dokładnie, jak to nazywało się, kurde. Zapomniałem. Mam tu na końcu języka. Ale tego też nie zrobiliśmy, jeszcze czegoś tam nie zrobiliśmy chyba, nie? Także tak... teraz zginiesz. To nic osobistego. Także tak wiecie, nie? Jak to tutaj wygląda. No, tym mnie w sumie zaczepia. On mnie bije? Okej, on mnie niby bije, ten strażnik, ale... chyba nam nie ucieka. No już przesłuchajmy, tam co nareszcie tam znów się spotykamy. Mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu. On potrafi wyczuć, że jesteś w pobliżu. Wkrótce znajdę się bliżej niego, niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Śniący, zbudź się! Już po tobie! Nie wiem, czy w ogóle wytrwam teraz tą pirokinezę.
Bo to właśnie nas dość mocno obija. Jest troszkę problem. To prawda. Dobra, ginę. No właśnie, to jest to, że tutaj nas bardzo mocno to obija. I na pewno tego sobie najpierw po prostu pokonajmy, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. A z tymi na dole będę chciał sobie tak trochę pokombinować. Jakąś tam, wiecie, lodową falę puścić, coś takiego. Fajnie to po prostu wygląda. A na Korkaloma... W sumie myślę, że jak zaczniemy go od razu atakować też tą falą Uriziela, to będzie chyba najlepsza opcja, nie? Zamiast tego, żeby tam po prostu uciec. Także zaczekajmy, aż on tutaj podejdzie. Od razu sobie siódemeczkę właśnie odpalimy i raczej to powinno wystarczyć, żeby tam, nie wiem, z kilka razy użyć. Zobaczymy. Nie będziemy go słuchać drugi raz. Świat. Wszyscy nie... A ty, śniący, zbudź się! Już po tobie! No, zobaczymy. Okej, okay, raz. A tamci też lecą. Ja tu chciałem właśnie... lodową falę sobie puścić. Nie, efekty są kit, nie? Tylko ta pirokineza zesrana, kurde, tak FPS-y kradnie mocno. Dobra, nie wiem, czy będę w stanie się uleczyć, chyba że już go pokonaliśmy. Te mikstury nam aż tak dużo życia już nie przywracają. No, mam taki niedosyt po prostu tego. Tej gry, magiem po prostu, nie? No tak, to jest bardzo fajnie zrobione, dobra, no. Leży, Kalom, miecz Kaloma. No i jest. Jący. O, jeszcze jeden został. Zaraz będzie po wszystkim. Może mieczem trochę? Chociaż nie, tutaj mieczem też chyba za dużo nie zrobimy właśnie. Jakby się śmiał, tak dostawał. Jest pan ściący. No to co? Lecimy po kolei w takim razie, co nie? Każde serce trzeba przebić i przy każdym właśnie serduszku będzie nam się pojawiał książę demonów. No możemy tak pojedynczo to robić, można by było niby chyba nawet w stanie... Moglibyśmy być w stanie nawet chyba kilka sobie przebić od razu serc i atakować, chociaż nie wiem, czy by nas w sumie wtedy taki książę jeden nie zabił. Nie ma co tutaj kombinować, pojedynczo ładnie sobie to zrobimy. W sumie, co nie? On ogólnie też powinien do nas strzelać. O kurde, dobra, jednak dość mocno bije czasami. Powinien do nas strzelać z kuli ognia, prawdopodobnie. Czy no z kuli ognia, czy czegoś tam po prostu śniący. A nic tutaj nie ma jakby żadnej reakcji. Bo tak pamiętam, że coś takiego właśnie było. Dobra, no tak. Jest okej. Coś tam chyba próbuje jakby do nas strzelić, chociaż... Jestem do końca pewien. Słuchać jakieś tam dźwięki. No, jest kozacka ta runa, naprawdę. Czwarta i zarazem przedostatnia. No i dobra. Ostatnia. Ostatnie serce do przebicia. Thank you.
No i koniec. Śniący został wygnany z naszego świata. No niedosyt, jest niedosyt, kurde. Pograłoby się jeszcze troszkę. No ale co zrobimy? No nic, przeszliśmy sobie na tej fajnej wersji. Jakby ktoś, kurde, jeszcze nie wiedział, to proszę bardzo, da się przejść na tej wersji właśnie tego Gothica, bo tam w trakcie jakby serii nawet były takie pytania, czy można przejść właśnie już na tej wersji całego właśnie Gothica, więc można, jak najbardziej. Nawet trzeba sobie zagrać. Fajna sprawa z tą wersją silnikową. Bardzo fajnie się w sumie bawiłem. Także na pewno jeszcze sobie do tego wrócę. Wiem, że jeszcze coś tam ma być to aktualizowane. Także fajnie by było właśnie jeszcze zerknąć na tą wersję tam za jakiś czas, myślę, bo jakieś tam, wiadomo, niedociągnięcia są nadal, ale jak to będzie wszystko ogarnięte, naprawdę można jeszcze sobie zagrać. I ogólnie jeszcze by fajnie było, jakby na przykład taką dwójeczkę, kurde, na tym silniku wypuścili, co nie? To by było elegancko. No nic, nie ma co, myślę, że tutaj przedłużać. Dzięki bardzo za oglądanie tej serii. Trzymajcie się. Do kolejnego. Do kolejnej serii w sumie. Cześć.